pytanie jeszcze i jak, na jakim etapie rozwoju, bo dosyć głośna była sprawa rozbudowy tej drewni przy Manowicach. Na jakim jest etapie w ogóle? Bo jedni mówią, że inwestor zrezygnował, drudzy, że nie zrezygnował. I tak różne takie po polskiej stronie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wezwała inwestora do uzupełnienia dokumentacji, którą przedłożył w celu wydania decyzji środowiskowej i z informacji, które posiada, inwestor do dnia dzisiejszego uzupełnienia nie dokonał. Tyle mogę się powiedzieć. Nie wiem, ja osobiście się w to zaangażowałem, żeby po prostu pomóc pewne na, że mieszkańcy, wiadomo, gmina Pizałki powinna być gminą taki bardziej czystą. Jeżeli na przykład taka chlebnia powstała, no to wielbliśmy po prostu tymi gminą, nie tak, że wiatraki, jeszcze jak diagnozują ludzie, z jednej strony wiatraki, a z drugiej strony gmina raczej no, zasmrodzona. Ja bym się po prostu starał, mamy zaangażowanie się osobiście, jeden podpisy to wszystko, dlatego, ja nawet jak akurat chociaż tego nie powinien, na przykład do mieszkańców, nie powinien, bo jeżeli by do tego doszło, to kadencja trwa po prostu 4 lata. Ale zgód na terenie gminy pozostaje na zawsze. No tak, tak jest. I tu należy dążyć z tymi etapami, żeby w zarodku po prostu takie coś zwalczać i żeby tam tak nie powstały znowu gdzieś inne, a tu był prawdę do mieszkańców, a tam znowu się może gdzieś się. To tak jak gminy, gminy jest na prostą. Wiem jak na tej gminie wygląda. Tak jak jest. Jest jak na tej gminie, to się prędzie, jeszcze tam inne rzeczy. No tak jak powiedziałem. Tak. Przyjazna środowisku gmina, tak, ale otwartość na inwestycje też musi być dla rolników. Też nie możemy blokować inwestycji w pewnym sensie. To jest też po prostu bardzo. Proszę bardzo, ona może odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy jakoś tendencyjnie podchodzili do jakiejkolwiek inwestycji. Natomiast ja osobiście też nie jestem zwolennikiem budowy dużych ferm hodowlanych, które zanieczyszczają powietrze i środowisko. Ale no, musimy się trzymać jakichś uregulowań prawnych i dlatego no, musieliśmy wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o odpowiednie uzgodnienia. Natomiast wydaje mi się, że na spotkaniu, które odbyło się w Szymanowicach, inwestorowi wskazaliśmy wszystkie możliwe zagrożenia, które występują w związku z budową tego typu inwestycji. Ponadto uprzedziliśmy go o tym, że mieszkańcy w większości, nie wszyscy, ale w większości nie akceptują tego typu inwestycji i wiąże się z tym określona uciążliwość. Pewnie ocenę środowiskową dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, no i będziemy w jakiś sposób związani z tą oceną. Natomiast ja też uważam, żeby robić wszystko, ażeby tego typu inwestycje nie powstawały na terenie gminy. Niemniej jednak, jeśli będą spełnione wszystkie niezbędne kryteria, pewnie będzie trudno odmówić. Niemniej jednak nikt nie powiedział, że gmina wyda decyzję pozytywną na dzień dzisiejszy. Jeśli inwestor uzupełni dokumenty, będziemy je przeglądali i analizowali daną sprawę. Natomiast wiem, że na dzień dzisiejszy nie zostało to uzupełnienie wykonane. Nie chcę interpretować, jaki jest powód. Czy uzupełnienie od inwestycji, czy też jakiś inny. Nie wiem tego. Natomiast wiem jedno, że na dzień dzisiejszy gmina nie wyda odpowiednich decyzji, bo nie ma ku temu podstaw. Tyle mogę powiedzieć. Proszę bardzo. Mam pytanie do pana radnego, proszę przekazać dalej. O wyrównanie drogi Żużówka, tak zwana. Z Kaźmierki do gminy, bo naprawdę jest tam, a skrót jest naprawdę, jest tam dużo osób jeździ, a warunki są ku temu, że jest sucho, to ona wyrówna. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę, ktoś z radnych jeszcze? Proszę. No, wie pan co, no, to znaczy ja bym jeszcze prosił, żeby... Przepraszam, najpierw radni, następnie kierownicy jednostek organizacyjnych, są tysi i mieszkańcy będą mieli też. Jeszcze w tym temacie, co poruszyłem, tak króciutko, panie wójcie, czy...